Kontynuujemy inicjatywę, którą rozpoczęliśmy kilka lat temu. To już 9. edycja turniejów dla naszych najmłodszych roczników. Od rocznika 2014 do rocznika 2009, w tym roku 9. Też specyficzna z racji panujących warunków i obostrzeń, bo będzie się w ograniczonej liczbie drużyn. Każda drużyna będzie musiała się składać z określonej liczby zawodników. No i przede wszystkim to duży minus, no ale takie w tym momencie mamy możliwości i czasy bez przede wszystkim kibiców. Co na pewno dla tych młodych zawodników nie będzie fajnym rozwiązaniem, bo ci rodzice tego zawodnika będą musieli prowadzić tak naprawdę do klubowego parkingu. Później jest tylko na podstawie specjalnej listy z trenerem wejdzie na obiekty sportowe. Oczywiście wszystko odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym, tak aby być przygotowanym na to, żeby po prostu nikt tutaj z nas się ani się nie zaraził, ani nie zachorował, a wszystko było dopięte na ostatnim poziomie. Każdy trener danego rocznika odpowiada za skompletowanie drużyn na swój turniej i myślę, że niektórzy trenerzy na pewno jak co roku jeden czy dwa turnieje będą takie znacznie silniejsze, gdzie pojawią się drużyny spoza województwa. Natomiast głównie też z racji obostrzeń koncentrujemy się raczej na lokalnych tutaj drużynach z kilku powodów. Też chcemy zobaczyć, jak wypadamy na tle naszego województwa i też chcemy zobaczyć tych najzdolniejszych zawodników w poszczególnych rocznikach, jak mogą trenować w konkurencyjnych klubach czy w innych drużynach.